Hej siemaneczku, ja jestem Aberka i moi drodzy, dzisiaj zagramy sobie w chowanego w milionowicach. Jest ze mną Maciuch oraz Elwuz. Jo, siema, Beki, elo. Czemu ty masz w ogóle jakiś tutaj garnitur prezydenta Chile? To jest flaga Chile, byku, a nie milionowic. Siema. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, będziemy grali sobie w chowanego. Zagramy sobie dwie rundy. Na początku Elwis będzie szukał mnie i Maciucha, a potem będę ja szukał chłopaków. Mam przygotowany stoper, bo każda z rund będzie trwała po 5 minut, więc oglądajcie koniecznie do samego końca, bo naprawdę będzie się działo, będzie bardzo ciekawie i jakbyście chcieli więcej chowanego, to po prostu napiszcie w komentarzach. No, to może zrobimy i subskrybujcie kanał, kto jest nowy, dlatego że dobijamy 100 tysięcy subów do końca lutego, więc musisz pomóc, musisz subskrybować i wpadaj także na Abra Ety, czyli właśnie pierwszą linijkę opisu, bo tam, słuchajcie, właśnie macie mój sklep, możecie mieć takie kozackie bluzy Abra Team i być po prostu w teamie Abrowników. Macie też limitowaną kolekcję z Bobo Team oraz Maciuch Team, więc zapraszam bardzo, ale to bardzo serdecznie, byki. Dobra, i teraz tak, słuchajcie, będziemy grać sobie na sianko, mam przygotowane tutaj sztabki złota. Przed każdą rundą będziemy wkładać po 20 złota do skrzynki i po prostu wygrywa jakby to złoto ten, kto wygra. I tyle. A co do obszaru gry, to słuchajcie, nie jest obszar całych milionowic, żeby nie było zbyt ciężko. Tylko robimy tak, możesz się schować w lodowcu, możesz się schować tutaj, aż do bałwana. Bałwan wyznacza jedną, słuchajcie, linię. Tutaj za lodowcem jest, słuchajcie, druga linia, że dalej już wyjść nie możesz. Na przykład tam nie możesz pójść, tam nie możesz pójść i tak dalej. Trzecią, słuchajcie, linią jakby naszego obszaru gry jest tutaj ten właśnie hotel dla villagerów oraz wieża bambusowa. Możesz sobie wejść normalnie do hotelu, możesz sobie wejść normalnie do wieży bambusowej, ale już tutaj, słuchajcie, do więzienia nie. Czyli jakby tutaj, powiedzmy, jest ta granica, ona idzie obok więzienia i słuchajcie, kolejną granicą jest właśnie ten mój nowy sklep, który kupiłem od Elwisa, czyli możesz się jeszcze skryć w tym sklepie, ale już jakbyś chciał wejść na komisariat, to nie za bardzo. To słuchajcie, na komisariat nie można. Można się schować w tym sklepie, można się schować w tym grzybie, tutaj, można się schować w tym sklepie, ale na przykład już w zamku Maciocha, słuchajcie, nie, bo właśnie tutaj jest idealnie granica, słuchajcie, mniej więcej tutaj, znaczy ten sklep jeszcze biały się kwalifikuje. Możesz wejść do sklepu z rybami, możesz wejść do tego domku, możesz nawet wejść do tej jaskini takiej, jak to się nazywa, kopalni miejskiej, ale wy się tam nie chowajcie. Nie chowajcie się, bo to będzie moja kampa. To będzie moja kampa. No co wy na to? No dobra, to ja sobie też tam znajdę. Dobra, to czekajcie, ja wkładam 20 zł do skrzynki, jako na pierwszą rundę. Mam przygotowany stoper. I będzie, słuchajcie, nie wiem, 15 czy 30 sekund, powiedz, niech będzie 30 sekund na schowanie się, potem startuje stoper i 5 minut. Jeśli nie będziesz mógł nas znaleźć, to będziemy dawać jakieś podpowiedzi. Co ty na to, byku? No. Dobre? Ja szukam? Ja szukam. No tyż, tak, no przecież to było pierwszy, to było mówione, patrz, będziesz odliczał stąd. Patrz, chodź, tutaj będziesz zaczynał odliczać. To ja też przy tym melonie. Wiedzieć, ja przy tym melonie, się... patrząc się w ten melon, zaczynasz odliczać. Wydaje mi się, że ty gdzie on? A tutaj. Dobra, to co? Lecimy wobec tego byku? Okej. Okay. Start. Dobra, no to okej, okay, lecimy. Co? Mamy, nie wiem, niech będzie 25 sekund na schowanie się. Słuchajcie, nie mam pojęcia, gdzie mogę się schować, ale do wygrania jest duże siano, więc warto byłoby to wykorzystać. Ej, masz jakiś pomysł, gdzie się można schować? Ja w ogóle nie mam pomysłu, ja nawet się nie zastanawiam, więc lecę za tobą. Ej, no ale to ja też nie mam pomysłu, no co jest? O, patrz, a co ty na to? Co ty na to? To jest świetne, to jest, ej, to jest... świetne, tylko... No. Za mało czasu chyba mamy, za mało czasu. Ile, Elwis, jeszcze tam będziesz liczył, byku? 25 sekund. Dobra. Co? No to dawaj, 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 szybko, 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 szybko. Jak już szukam. Będzie... Okej, dobra, to ja czas, moi drodzy, czas start. Już minęło, słuchajcie, 2 sekundy, więc co, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł. Co ty myślisz? Ej, to jest chyba perfekcyjny pomysł. Mi się wydaje, że to może nas, wiesz, zgubić tak naprawdę. A czy to w ogóle jest przepisowe? To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem. Czy to jest w ogóle zgodne z... Jesteście. Nie mam pojęcia. To jest najlepsza kampa. Nie powiemy ci, ale tylko ja nie wiem... z tego, ze sklepu. Co? Co? Jestem bardzo wysoko i was nie widzę, lol. A ale gdzie ty jesteś? Dobrze, to bardzo dobrze. Na sklepie tym abrys eceglanym. A to idealnie. Kurczę, to wiesz co, to szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy ty w ogóle możesz nas zobaczyć. Może być z tym problem. Jeżeli byś nie dawał sobie rady, no to byku, będziemy dawać ci podpowiedź, więc spokojna głowa. Ej, poczytamy podpowiedzi. Ej, bo ja nie wiem, czy to już nie powinniśmy, stary, to jest chyba... Ja nie wiem, czy to jest uczciwe. No nie jestem tego pewna, ale dobra. Wiesz co, ja w zasadzie w ogóle nie pomyślałem o tym na początku, ale rzeczywiście to może być takie chamskie trochę. Ej, ale Elwiso, szukasz? Bo tutaj już minuta minęła, stary. No bo się szukam, no to biegam, ale właśnie gdzieś nie widzę, a tu niby chodzi, lol. Okej, okay, nie no, szukaj, no. Dobrze, masz dobrze. Obszar gry, znajomy. My jesteśmy... Dobra, mogę ci dać, byku, taką małą podpowiedź, no że... No nie, no poczekaj, bo on będzie wiedział od razu wtedy. Tak? Ja bym poczekał jeszcze chwilkę. Okej, dobra, to zaraz damy mu, słuchajcie, podpowiedź. Ale chyba na następną rundę trzeba będzie wykluczyć to miejsce. Eluwa. Nie przewidzieliśmy tego. Ej, jak... Elwiso, powiem ci tak, ja cię nie widzę.
Nawet ja używając Optifine'a. Niech będzie pierwsza podpowiedź po półtorej minuty. Ja widzę. Gdzie? Tak, widzę, tak. Optifine'a używając widzę. Cię. Ale gdzie? To powiedz, gdzie on jest. Po... No, on jest przy niedaleko bałwana. Niedaleko bałwana. Tam, gdzie zaczynał. Tak, widziałem, ruszało się tam coś. Tak, Abra, jeszcze mignął mi. Mogę cię zrzucić teraz, Abra. Nie, nawet nie próbuj. A patrz, ja mam przygotowane to w razie co, ale... Nie, bo mu zdradzisz to. No ale ja nie będę mówił, co mam przygotowane. To jest nie fair, panowie. Ej, tutaj dlaczego? To na... Stary, nawet nie shifta nie trzeba używać. O, kolejna podpowiedź, po 2 minutach nie trzeba używać shifta. Nie, stary, bo cię zrzucę niechcący zaraz. O, widzę go, patrz, widzę go. Już wiem, już wiem. Gdzie? Nie. Widzę go. Elviso, zszedłeś do kopalni, to ja na twoim miejscu... Dobra, Maciuch, uciekaj stąd, uciekaj z tej kopalni. O kurczę, ale przypał, o kurczę. Gdzie jesteś? Ale stary, on jest blisko, dobra, ale przypał ziom. Zostało, bo on musi mieć podpowiedź chyba. Już są 2 minuty i prawie 30 sekund, więc wydaje mi się, że połowa czasu zaraz mija, więc może mu damy podpowiedź. Co ty na to? Tak, szybko. No to pierwsza podpowiedź jest chyba taka, że... Wyżej się już nie da. Gdziekolwiek byś nie był, to będziemy cię widzieć. Wyżej już się, stary, nie da. Po prostu się fizycznie nie da. Ej, co? Ale ja w ogóle nie widziałem, że to jest tak wysokie, tak wam szczerze powiem. No. Ej, serio, to jest jakaś masakra. Wyżej się nie da. Wyżej się nie da. Teraz trzeba mieć go na oku. Chociaż nie widzę cię teraz, mordo. Ej ziom, zaraz minut, 3 minuty. Ej, też trzeba uważać. Jestem w wieży bambusowej, nie ma was nigdzie. Jesteś na wieży bambusowej? Już szedłem, ale lol. Ty, a co jeśli na przykład jesteśmy na wieży, na dachu wieży bambusowej? Co ty na to? Nie, 3 minuty minęły. Ej, on nie ma szans. Dobra, na ostatnią minutę zmieniamy miejscówkę. Będzie turbo mega podpowiedź, dobra. No stary, okay. Na ostatnią minutę zmieniamy. Albo może w ogóle nie podpowiedź, tylko w ogóle zmienimy totalnie kampę. Powiemy, że totalnie zmienimy. Okej, to ja wiem, gdzie. Wiesz o co chodzi, tam pójdziemy, nie? O tam. Gdzie? No, w tamtą ludzie, stronę. Ale dobra. Teraz prankujecie, nie. A gdzie ty jesteś? Ja w ogóle cię, Elviso, teraz nie widzę, tak szczerze. No biegam tam. Ja widzę, wszędzie. Gdzie? Przy kopalni. Tak, widzę jest go, i... widzę, taki mały knypek nawet. Jaki maleńki. 3 nie! minuty 35 co? Sekund. Czekajcie. Co? To jest w ogóle możliwe? Ale co jest możliwe? Nie, on chyba wie, on już on chyba wie. Czekajcie, o kurczę, poczekaj, Abra, musimy w dobrym momencie to rozegrać. O nie, tak? O nie. Dobra, ewakuacja, to trzeba... Ewakuacja, ty pierwszy, to trzeba w dobrym... Co jest grane? Czekaj, mu minął 4 godziny, może czas się skończy. Co leci? Maciuch, mam cię! Maciuch, jesteś? Co? Czekaj, ja nie widzę, niby? Ja widzę no tylko Elvisa, 4 minuty już są. Poświęciłem się. Widzę was, o nie, on cię znalazł, byku. Ale wiesz co? No dobra, ja wiem, gdzie ty jesteś. Maciuch, mów gdzie zabrał, gdzie jest? Ej, myślisz, że... Ja dobra, nic nie ja powiem, chyba gościu. Muszę schodzić, czy nie? No ty zszedłeś, to ja chyba nie muszę, czy muszę? Nie, czasu. Ja się poświęciłem 40 sekund. Dobra, to co? Okej, lecę, byku! Ej, jeżeli się wbije w Lilię, to będzie masakra. Ale co, poczekaj, ja wiem, gdzie zabra, chodź za mną. Chodź. Stary, ja wiem, gdzie on jest. Nie, musimy iść tutaj. Schodził razem ze mną. Dobra, mordo. Wystawiłem cię, tak naprawdę nie wiem. 25 sekund zostało, a ja, żeby nie było, jestem już jakby na normalnej powierzchni. Elviso, widziałem Abrę, chodź. Nie, mordo. Ja ci tu nie wierzę, nie. 15 sekund, byku, 15 mam sekund. Mam nadzieję, że się schowałeś, Abra, dobrze, bo go odciągnąłem chyba. Gdzie jest Abra? Nie wiem. Ej, w 8, nie można. 7, Elviso, 6, banku, gdzie 5, nie można. 4, 3, 2, nie. 1. Stary, byłeś sekundę, kratkę ode mnie. Patrz, jestem przy sklepie z rybami. No niby gdzie? No tutaj stałem, za tymi drzwiami. Ej, serio, nie mogłem tam wejść, ale mnie pillagerowie strzelali, stary. A my się przez 4 minuty kampiliśmy na samej górze tej wieży. Nie. Tam. Na górze byliśmy. Ja ej, tak ty nas tam nie widziałeś? Nie widziałeś nas tam, nie, naprawdę? Nie, ogólnie bardzo mało render distance, nie. Ej, ale to chyba było trochę zcheatowane, więc ja bym wywalił tą miejscówę. Nie wiem, czy nie wywalamy. Wywalmy ją, tak. Ej, koniecznie. Serio. Dobra, to w każdym razie my teraz z Maćkiem dzielimy się złotem Elvisa, więc... A nie, ja wszystko zgarniam. No nie, zgarniam. Tylko ty wygrałeś. Tak czyli tak, mam 61 sztabek. Dobra, to dawajcie kolejne 20. Ja wobec tego, słuchajcie, jestem 41 sztabek na plus. No i teraz, słuchajcie, ja będę szukał, ale okej, jakby, no serio, to jakby tutaj Elvis z całym szacunkiem. Ale serio, miałeś małe szanse, więc i tak props. No. Props dla ciebie, no bo faktycznie jakby, no to było głupie, że nie wykluczyliśmy tej wieży dyniowej. Dobra, to słuchajcie, ja wobec tego odpalam stoper, czas start, chowacie się, kurczę, macie 25 sekund powiedzmy i zobaczymy, moi drodzy, czy mnie uda się właśnie chłopaków znaleźć, nie o, mam dobra, pojęcia. Wiem. Mam kampę. Jak ja coś, też to mam 10 chyba kampę, 10 ale ona minęło. Może być taka, kurczę, zwodna trochę.
No nie wiem, nie wiem, słuchajcie, tamta poprzednia runda była trochę faktycznie ciężka. Teraz chyba już nie ma ciężkich kryjówek. Ewentualnie może faktycznie ta wieża bambusowa być przeszkadzająca. Dobra, panowie, 3, 2, 1 i go. Okej, reset i start. Dobra, poleciało. Mam 5 minut, no i po 2,5 minuty pierwsza podpowiedź i potem, wiecie, kolejne podpowiedzi, tak jak my mniej więcej zrobiliśmy. Dobra, ja na początku, słuchajcie, sprawdzę ten sklepik mój. Okej, zobaczmy, czy słuchajcie, któryś z delikwentów mógłby tutaj być. A który? A nie powiem który, nie powiem który. Ej, nie ma tutaj nikogo, kurde. Jestem pewien, że ktoś tutaj przede mną chwilę temu jeszcze uciekał. Ej, moja kampa jest serio taka na pograniczu, że cały czas mogę być widoczny, a czasem nie. Jakby nie wiem, jak wam wytłumaczyć, ale wam, no pewnie zobaczycie, bo pewnie mnie Abra znajdzie. O kurczę, 3 serduszka mi zostały. Dobra, to wobec tego, słuchajcie, robimy coś w tym stylu. Ej, naprawdę, jestem ciekaw, czy kogokolwiek znajdę, bo to, że Maćka Elvis znalazł, jest tylko i wyłącznie winą tego, że Maciek zeskoczył, no nie? Ale... Tak, dokładnie. Ja spróbuję tutaj na któregoś z was znaleźć, a może być z tym problem. Będzie trudno, serio będzie trudno. Ej, serio. No mi się wydaje, że mam naprawdę dobrą kryjówkę, wiesz? Ty no, ja myślę, że znalazłem waszą kryjówkę, a tu jednak się okazuje, że to nie jest wasza kryjówka. Mamy osobną. Co? Ej, dobra, poszedłem do kopalni i w kopalni was nie ma. No nie. No, nic nowego. Ej, na pewno się ktoś skampił, no. Na pewno tutaj ktoś był. Dobra, minęła minuta 15, więc ja, słuchajcie, wychodzę i teraz tak, gdzie mogę się... O, dobra. O nie. Pójdę tutaj. Pójdę tutaj. Elvis, masz przypał? Minimalny. A gdzie ty jesteś? Ej, możesz mi powiedzieć. Czekaj. Ja nie powiem, Abrze. Ja mu nie powiem. Na pewno? Ej, tu nikogo nie ma. No gdzie wy jesteście? Elvis, powiedz. Ej, naprawdę. Tak ciężko was tutaj znaleźć, że to jest po prostu jakaś masakra. A ja cię widzę, Abra. Widziałem cię przez chwilkę. Ty mnie. A jak przez chwilkę, to daleko jestem od ciebie chyba wobec tego. Nie, ale jedź. A nie, po prostu. Nie, dobra, nieważne. Nie kombinuję. Ej, naprawdę, nie mam pojęcia. No, nie cię widzę. Nie mam pojęcia, gdzie wy jesteście, serio, totalnie nie mam pojęcia. Ej, to jest jakaś masakra. Ej, czekaj, no gdzie wy możecie być? No, co ci widzę. Cały czas mnie widzisz, naprawdę? Tak. Ej, serio, to szczerze? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ja cię nie widziałem ani razu. Dwie minutki minęły. Ja cię, ale było blisko. A, okej, dobra, na pewno mnie trolujesz, ale i tak wejdę do tej wieży. Nie, serio. Ja cię, Abra, ani razu nie widziałem, to też, no, jakaś tam podpowiedź minimalna. Ej, dobra, słuchajcie, w wieży bambusowej. Wydaje mi się, że tutaj nikogo nie będzie. No nie, nie ma nikogo w wieży bambusowej. Dobra, zaraz 2,5 minuty, więc będziecie musieli dać mi jakieś podpowiedzi. Jeszcze 5 sekund. Czekajcie, gdzie ktoś może być? Okej, czekaj. Tu jest zombiak, ale on tutaj podchodził, tak jakby któryś z was tutaj był. Ej, cały czas mnie widzisz, Elvis? Już nie. Dobra, jak coś, to 2,5 minuty minęły, więc dajcie jakąś podpowiedź, byki. Tam, gdzie zwykle jest spiżarnia. Co? O kurczę, a ja nie pomyślałem nad żadną fajną podpowiedzią, no to mogę ci powiedzieć, że jestem w okolicy... Ej, to nie jest żadna podpowiedź. Tego sklepu, co kupiłeś od Elvisa. Widzę cię. W okolicy. Ej, naprawdę, podpowiedź Elvisa totalnie mi nic nie mówi, tak zupełnie. No tak, bo on w jakieś zagadki się bawi i to wiesz, dla niego to się wydaje oczywiste. No typie, a gdzie zwykle jest spiżarnia? No pod ziemią. Nie, nie, niekoniecznie. No jak nie? O nie, widzę Abrynik. O kurde, o teraz mam przypał. Teraz mam totalny przypał. Ej, naprawdę, nie mam pojęcia, gdzie wy jesteście. Słuchajcie, minęło prawie 3,5 minuty, więc musicie mi podpowiedzieć cokolwiek. Okej. No to ja ci mogę powiedzieć, że ja jestem przy wodzie. Ej, serio, no totalnie, nie mam pojęcia. To jest duża podpowiedź, bo tak, no wiesz, ja jestem przy wodzie po prostu. Okej, nie mam igłówkę. Pojęcia, no. Do nieba. Schody do nieba. Tak. No nie, no nie gadaj, że na tej wieży, na tej dyni jesteś. Ale nie, tutaj głównym motywem nie jest niebo. Ej, nie mam pojęcia. Okej, ja widzę, Abra, twój nick, no i ja ci powiedziałem, że ja jestem w wodzie. Ej, serio, ja nie mam pojęcia, co jest grane. Gdzie wy jesteście? Było blisko. Ej, nie znajdę was, nie ma w ogóle takiej opcji. Mówię, głównym motywem są schody, stary, schody. O kurde, widzę Abrę, nie, pomocy. Ej, nie mam pojęcia, ja nie widzę nikogo z was. Kotki. Ja cię nie widzę nawet teraz. Ej, to... Coś tam przybiegało. O nie. Ale nie, ale to nie Darno. Była już strefa gry, to nie była już strefa gry, więc to chyba nikt z was, a może? Ej, naprawdę, nie mam pojęcia, nie dobra, mam pojęcia. Tak, schody. Schody, jakie schody? Tutaj nie ma schodów, no te do góry, to nie jest strefa gry nawet te schody. Jakie schody, o które ci chodzi? No te z kobla, te wielkie. A co jest przecież kolejka? Czekaj, co jest grane? Macios! Nie! No ej, nie, tu gdzie? Pół minuty mi zostało, więc tu gdzieś musi być Elvis.
Ja myślałem, że ty jesteś przy schodach, a nie tutaj, no co? Ej, ale to gdzie może być Elvis? Ej, nie mam bladego pojęcia, serio, Elvis mi też co nic nie mówi. Pod schodami, nie, to ja już przygrałem, bo idę do kopalni i zostało mi 10 sekund. Tak, a ty powiedziałeś, że co, że spiżarnia jest pod schodami niby? Co, ja nie wiem, czekajcie, to Elvis. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1 i słuchajcie, minęło 5 minut, więc czekaj, gdzie? Zobacz, tutaj. Tu, Abra, ja twój sklepik. LOL, przecież ja tam byłem! Tutaj. Nie gadaj, że tam byłeś. Nie gadaj. Pod schodami! W którym miejscu? Nie ale ja myślałem, żeby tam pójść, ale stwierdziłem. Nice. Nie, nikt by się tam nie schował. Nie wierzę w to. Elviso teraz wygrywa siano całe. Jest! Stało mi się! Ja w to po prostu nie wierzę. Moi drodzy, wobec tego, jeżeli chcielibyście więcej chowanego, koniecznie napiszcie to w komentarzach. Zostawcie dużo łapeczek i subskrybujcie kanał mój oraz chłopaków, bo dobijamy 100 tysięcy subów do końca lutego. Może się uda, może nie. Wpadajcie także na Abra Ety, czyli właśnie mój sklep z bluzami, koszulkami, podkładkami, podmyszki, różnymi z tymi rzeczami. Macie Bobo Team, macie Maciuch Team, Abra Team, właśnie takie kozackie rzeczy możecie być w teamie Abrowników, więc wpadajcie koniecznie. A my się, moi drodzy, widzimy już jutro, bo filmy są codziennie o 8.15, a jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie, z kim chcielibyście kolejnego chowanego. Ja jestem nienasycony, wygrany, ja bym chciał jeszcze jedną rundę, no ale trudno, może będzie następnym razem. Trzymajcie się, dobre godzineczka, eleczko i pół!